Cześć, z tej strony Kala. Witam Was w najnowszym filmiku stworzonym we współpracy ze sklepem Świat Pasji. Dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim, prostym testem małych masek ze Snipcartu. W sklepie pojawiło się kilka różnych wzorów, ja wybrałam trzy. I dzisiaj chciałabym przede wszystkim zrobić taką pracę kawowe. Tu przygotowałam sobie brązowe różne media, z którymi będę pracowała. Więc mam taką maskę kawową, mam maskę z kratą i mam taką maskę z, z roślinkami różnymi, takimi ziołami. Tak jak mówię, przygotowałam sobie dzisiaj maskę kawową przede wszystkim i zrobię z niej karty ATC. Mam tu taki zwykły papier o gramaturze 250 gram. Na pewno będę chciała wykorzystać Lunar Paste. No a tło zrobię z tuszy, prawdopodobnie te dwa wykorzystam, ale gdyby coś mam za nadrzu jeszcze archiwal i zwykły distress. Co jeszcze mam? Aha, no tła będę chciała zrobić ze stempla, maski, tak jeszcze pomyślałam, że może, no dobra, może jeszcze wezmę Color Glow. Może jeszcze Color Glow, zobaczę. Mam też wycinanki z Craftoclock z tej kolekcji nowej kuchennej. O, dokładnie z tego bloczka. I wykrojnik do ATC z Crafton New Design. To jest ten numer. Więc co, zabieramy się do pracy. Tak, dobierając jeszcze tusze do tych wycinanek, które wybrałam, one tutaj niektóre są takie różowo-czerwone, więc wybrałam sobie jeszcze tusz taki czerwony na tło i prawdopodobnie wezmę ten Speckle Egg. Więc najpierw zrobię tła takie z maski. Później to postępuję. Bardziej typowy sposób na wykorzystanie maski, czyli tuszowanie. Maskę, jak widzicie, można fajnie duplikować, więc to, że jest mała, wcale nie oznacza, że jest do małych powierzchni. Wkładamy sobie wzór i możemy kontynuować nasze ozdabianie tak, jak nam się podoba. No, mi już się podoba. Więc jak widzicie, wzór wychodzi bardzo fajnie. Fajnie się go kontynuuje, nie ma problemu. Teraz spróbuję go trochę zintensyfikować poprzez dodanie czerwonego koloru. Ale tym razem obrócę wszystko. Zobaczymy, czy mi się to uda. No, jestem ciekawa, czy mi wyjdzie to, co sobie wymyśliłam. No, może nie na tych kolorach, ale zobaczcie. Udało mi się nałożyć wzór na siebie. Tu się troszkę porozjeżdżał, ale czerwone kwadraty trzymają się całkiem fajnie. No teraz jak tak patrzę, te tła mi się podobają takie jak są, więc nie wiem, czy dodanie tutaj tych
Te rękawy to nie będzie już za dużo, ale na pewno występuje sobie jeszcze napisy. Więc mała zmiana planów, ze względu na to, że nie chcę przesadzić z tymi tłami, to zrobię sobie jeszcze tła osobno do tej mojej maski. I tym razem wykorzystam tylko brązowy Distress. I zabiorę się za Lunar Paste. Od samego początku, jak kupiłam tą pastę, to właśnie myślałam o tym, że chciałabym zrobić z niej takie tło do HTC. Okej, całkiem dobrze wyszło. Całkiem dobrze wyszło. Wracam po chwili. Moje karty troszkę podsuszyłam nagrzewnicą i pomyślałam, że jeszcze dodam chlapania z Color Glow. No więc mokrym pędzlem sobie nabrałam trochę proszku, rozmieszam go z boku. Myślę, że tyle mi wystarczy i pochlapię. Wszystko chlapię. Moje karty są jeszcze ciepłe na grzewnicy, więc w niektórych miejscach ten kolor glow wysek prawie od razu. Jak zobaczycie, on też się ładnie błyszczy tak na złoto. To jest brązowy kolor, który się błyszczy na złoto. Dużo nie dał. W sensie nie jest bardzo intensywny po wyschnięciu. On się zlewa z tłem. Ale na żywo myślę, że to jest takie dodatkowe coś, które się dzieje na tych naszych kartach. No jak widzicie, maska się sprawuje super, zarówno do nakładania pasty, jak i do tuszowania. Ta maseczka kratkowa fajnie się duplikuje. W międzyczasie zrobię sobie tła, bo chciałabym podkleić. Chciałabym to wyciąć i podkleić na... Nie, tubę chciała wyciąć. O!
Zobaczymy, bo chciałabym zrobić, że tak powiem, podwójną tą kartę, w sensie, żeby to było jeszcze na coś naklejone i żeby spod spodu tło jakieś wystawało. No, więc gotowe ATC wyglądają tak. Mini maski sprawdziły się świetnie. Zobaczcie. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Maski i inne rzeczy, które tu używałam, szukajcie na półkach w świecie pasji. Dzięki za oglądanie. Pa!